Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj meldujemy się w Warszawie przy ulicy Marymąckiej 42, tutaj przy płycie B. Za chwilkę rozpocznie się spotkanie Mazowieckiej Ekstraligi Trampkarzy C1, czyli chłopców z rocznika 2008. W dzisiejszym meczu zmierzy się lider rozgrywek, czyli KSM Warszawa, który podejmie tutaj na własnym właśnie boisku szóstą siłę ligi, czyli Akademię Piłkarską Brychczy. Piłkarze Sępa Warszawa kapitalnie weszli w tegoroczne rozgrywki w 5 rozegranych meczach. Komplet zwycięstw, 15 punktów. Natomiast goście, takie wyniki jak na razie w kratkę. 2 zwycięstwa, 4 porażki, 6 punktów w 6 rozegranych kolejkach, co składa się na 6 miejsce w tabeli. Także właśnie liczba 6 kojarzy się z Akademią Piłkarską Brychczy. Ja nazywam się, moi drodzy, Łukasz Cichowski i będę miał ogromną przyjemność zrelacjonowania dla Państwa, miejmy nadzieję, tego arcyciekawego spotkania. Ustawieni już na samym środku sędziowie. Sędziowie na środku już przygotowani, czekamy tylko jeszcze na drużynę Sępa Warszawa. Oni już w tym momencie wychodzą z szatni, także dosłownie sekundy dzielą nas od rozpoczęcia tego meczu. Także myślę, że czas najwyższy poznać głównych właśnie bohaterów dzisiejszego widowiska. Zaczniemy od drużyny gości, czyli Akademii Piłkarskiej Brychczy. W bramce z numerem 33 Tymon Baściuk. W obronie od lewej strony numer 11 Artur Sikorski, z numerem 23 zaprezentuje się Igor Milewski, piątka to Mateusz Izbicki, z siódemką Krystian Ignacak, jako defensywny pomocnik z numerem 8 Maciej Łatka, dwóch środkowych pomocników to numer 14 Adrian Żmijewski i Krzysztof Hajkiewicz z numerem 10, Krzysztof Hajkiewicz to kapitan zespołu, na lewym skrzydle numer 30 Hubert Kozik, z szóstką na prawym skrzydle zagra Olek Kowalski i na szpicy najbardziej wysunięty z 20 Sebastian Piotrowski. Szkoleniowcem drużyny Akademii Piłkarskiej Brychczy jest wnuk legendarnego pana Lucjana, czyli Michał Brychczy. A teraz czas poznać jedenastkę, którą desygnował na to spotkanie szkoleniowiec KSM Warszawa, czyli pan Bartosz Radziwanowicz. W bramce z numerem 1 Stanisław Stachera. Z 13 kapitan zespołu Robert Paczyński, z 19 Stanisław Jacewicz, z 18 Jakub Żywno. Ci właśnie zawodnicy stworzą trójkę stoperów. W środku pomocy numer 8 Paweł Saczuk i numer 16 Szymon Wiciński. Lewe wahadło to numer 3 Krystian Kuźniewski. Na prawym wahadle z 11 Jan Majchrowski. Tuż za plecami napastnika Kacper Grudziński, numer 10 i z 6 Jakub Kuciński. No i najbardziej wysunięty na szpicy numer 9 Tobiasz Goszkiewicz. Tak jak wspominałem już, szkoleniowcem drużyny KSM Warszawa jest Bartosz Radziwanowicz. Już zawodnicy w asyście arbitrów wychodzą na środek boiska, także myślę, że czas poznać rozjemców tego spotkania. Jako główny pan Arkadiusz Noga, a jako asystenci numer 1 asystent to Rafał Łasiński. I numer 2, pani Katarzyna Janiec, to oni będą odpowiedzialni za prawidłowy przebieg tego spotkania. Mamy gwizdek, przywitanie obu ekip, także za chwileczkę startujemy. Tak jak Państwu już mówiłem, myślę, że zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze, czyli KSM Warszawa. Oni jak na razie bezbłędni w tegorocznych rozgrywkach. 5 spotkań, 5 zwycięstw. Mamy już 7 kolejkę właśnie Mazowieckiej Ekstraligi Trampkarzy C1. Drużyna Sęp Warszawa ma jedno spotkanie jeszcze zaległe do rozegrania. Właśnie w 6 kolejce nie odbył się mecz ze Zniczem Pruszków. Także oprócz tego, że i tak mają po 5 kolejkach są liderem rozgrywek, to jeszcze jeden mecz zaległy przed ekipą Bartosza Radziwanowicza. Zobaczymy, czy dzisiaj dopiszą kolejne 3 punkty do swojego dorobku, czy też może Akademia Piłkarska Brychczy odgryzie się i to oni właśnie dopiszą 9 oczko do tabeli, troszkę przesuwając się w górę. Właśnie ta forma troszkę w kratkę Akademii Piłkarskiej Brychczy. W pierwszych 2 kolejkach porażki, potem zwycięstwo, potem znowu porażka, zwycięstwo i w 6 kolejce porażka 1-4 z Eskolą Warszawia. A tak jak mówiłem, Sęp Warszawa perfekcyjnie wszedł w ten sezon w 5 kolejkach. Komplet 15 punktów i myślę, że dzisiaj rozpędzona drużyna Bartosza Radziwanowicza zrobi wszystko, żeby kolejne punkty do tabeli, do stawki drużyn dopisać i umocnić się na czele stawki. Mamy jeszcze ostatnią naradę, losowanie. Kapitanowie obu zespołów, czyli Robert Paczyński w drużynie Sępa Warszawa
a w drużynie Akademii Piłkarskiej Brychczy numer 10 Krzysztof Hajkiewicz. Widzimy, że decyzja została taka podjęta, że obie ekipy zamienią się stronami. Ustawieni zawodnicy obu drużyn, za chwilkę rozpoczniemy. Miejmy nadzieję, to arcyciekawe spotkanie. Możemy spodziewać się sporo bramek. Ekipa Sępa Warszawa jak na razie 17 bramek strzelonych, tylko 3 stracone. W tym dwie z drużyną STF Champion, także praktycznie w każdym spotkaniu z czystym kątem wychodzą zawodnicy Sępa Warszawa. A Akademia Piłkarska Brychczy 10 bramek strzelonych, 16 straconych, także duże wyzwanie dzisiaj przed defensywną drużyny kierowanej przez Michała Brychczego. Mam już pierwsze kopnięcie w tym spotkaniu. Pierwsza akcja Sępa, już Kuźniewski z lewej strony, zablokowana ta próba. Pierwsze mieliśmy wznowienie od bramki, także ta akcja Kuźniewskiego z lewej strony zablokowana na tyle dobrze, że jeszcze wznowienie zarobiła drużyna Akademii Piłkarskiej Brychczy, ale widzimy, że jak wysokim pressingiem podchodzą zawodnicy gospodarzy, którzy dzisiaj w białych koszulkach, czarnych spodenkach i białych getrach, natomiast goście czerwone trykoty, niebieskie spodenki i w takim samym kolorze jak koszulki, getry, ale teraz pierwsza akcja drużyny Akademii Piłkarskiej Brychczy z numerem 6 Olek Kowalski. Kowalski w pole karne, natomiast za krótkie to zagranie. I na spokojnie opanował sytuację wracający Kasper Grudziński. Kuźniewski wzdłuż linii. Ciężką piłkę od kolegi otrzymał Tobiasz Goszkiewicz, ale postarał się jeszcze powalczyć. Natomiast w asyście dwóch zawodników rywali ciężko było zabrać się z futbolówką. Tak, spokojnie. Ignacak do środka. Brawo! Piękne zagranie, rozpędza się numerem 30 Hubert Kozik. Kozik odegrał do Piotrowskiego. Piotrowski strzał! Odbija Stachera. Pierwsze wznowienie odrzutu rożnego. Ustawiony już w narożniku zawodnik Akademii Piłkarskiej Brychczy. Zobaczymy, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry. W narożniku Hubert Kozik. Kozik, dobra piłka w pole karne. Doszedł do sytuacji strzeleckiej Olek Kowalski. Natomiast dosyć niedokładnie skierował piłkę głową. I spokojnie za chwilę z 5 metra grę wznowi Stanisław Stachera. Szybkie rozegranie. Ładnie pokazał się do gry Maciej Łatka. Łatka odegrał na prawą stronę. I jeden z zawodników Akademii Piłkarskiej Brychczy sfaulował piłkarza gospodarzy. Oni już szybkie wznowienie przy piłce. Robert Paczyński, kapitan zespołu. Jacewicz, próba przerzutu na prawą stronę, natomiast troszkę za bardzo do środka skierowane to zagranie. Nie miał problemu defensor gości z przejęciem futbolówki. Już lecimy w drugą stronę. Grudziński na prawą stronę. Jeszcze raz Stanisław Jacewicz. Szeroko do lewej, do Paczyńskiego. Paczyński rozejrzał się, ale nie ma zbytnio ruchu w środku, nie ma też ruchu z przodu, także chyba tak jest, na spokojnie jeszcze raz przegrają sobie tę sytuację gospodarze. Jacewicz, kolejne dalekie zagranie, tym razem bardzo dokładnie. Grudziński wykonił się troszkę do lewej strony, starał się zagrać na obieg do Kuźniewskiego, ale połapali się w tym wszystkim defensorzy gości, a teraz sytuacja, Tobiasz Goszkiewicz, zablokowane uderzenie. Jeszcze powalczył Szymon Wiciński do prawej strony. Będzie sytuacja. Rozpędzał się już Jakub Kuciński.
ale zasygnalizowała pani Katarzyna Janiec, że na pozycji spalonej był prawo skrzydłowy Sępa Warszawa. Także piłka należy się gościom. Oni szybkie wznowienie, ale już błyskawiczna strata. Natomiast na pewno nie taki był plan drużyny Michała Brychczego. Michał Brychczyk, tak jak mówiłem, wnuk legendarnego Lucjana. Sylwetkę pana Lucjana. Młodszym widzom, którzy no, mają prawo nie znać legendy polskiej piłki nożnej, na pewno jeszcze przybliżę państwu właśnie sylwetkę legendarnego zawodnika przez wiele lat związanego głównie z Legią Warszawa, bodajże chyba od 1954 roku, pan Lucjan Brychczyk do dnia dzisiejszego, czyli w wieku 88 lat dalej związany z Legią Warszawa, jeśli dobrze pamiętam, jest w ogóle chyba honorowym prezesem Legii Warszawa, pan Lucjan Brychczyk. Między innymi z takich osiągnięć pana Lucjana to, że jest drugim zawodnikiem w historii polskiej ligi z największą ilością trafień, bodajże chyba 182 bramki tego legendarnego zawodnika. Szybko zagrali to zawodnicy gospodarzy. Paweł Saczuk wznowił piłkę z rzutu wolnego. Wyprzedził rywala Kubert Kozik. Kozik, odegranie do Piotrowskiego. Piotrowski. Piotrowski w pojedynku z Paczyńskim. Piotrowski wygonił się do prawej. Poszedł mu na obyk Kozik, ale zdecydował się wycofać tą akcję. Napastnik gości. Jeszcze przy piłce Ape Brychczy. Na lewą stronę Maciej Łatka przerzucił ciężar gry. To jest dobra próba takiej cinki. Jacewicz głową. Czy zdąży do tego Stachera? Tak jest. Opanowana sytuacja przez bramkarza gospodarzy. Przytomnie właśnie krzyknął do swojego stopera Stanisław Stachera, że daj głową, odegraj, nie ma żadnego z rywali. Także na spokojnie mogli pograć. Saczuk. Saczuk odegrał do Wicińskiego. Dwójka środkowych pomocników w dniu dzisiejszym. Bardzo fajne w ogóle ustawienie drużyny Sępa Warszawa. Podobało mi się, że w tak młodym wieku chłopaki, przede wszystkim trener, bo to jego zasługa, Bartosza Radziwanowicza, że chłopaki grają trójką z tyłu, próbują tego ofensywnego futbolu z wahadłowymi, właśnie w roli wahadłowych dzisiaj Kuźniewski i Majchrowski. Jak na razie ten pierwszy dużo bardziej aktywny, ale też właśnie lewą stroną boiska głównie konstruują swoje akcje gospodarze. Wiciński. Wiciński próba zagrania na prawą stronę do Jakuba Kucińskiego, ale przerywa to Maciej Łatka. Dośrodkowanie w polu karnym Ignacaka, uderzenie głową i mamy na rozpoczęcie wyniku. Jako pierwsi goście wpisują się na listę strzelców. Cieszy się jeden z zawodników Akademii Piłkarskiej Brychczy, ale naprawdę w tej akcji wszystko się zgadzało po stronie gości. Kapitalne dośrodkowanie z prawej strony boiska Krystiana Ignacaka. I najlepiej w polu karnym zachował się właśnie na zawodnik gości. Za chwilkę, jak się tylko ten młody chłopak odwróci, przedstawię państwu, kto autorem pierwszego trafienia w tym spotkaniu. Numer 6, czyli Olek Kowalski, skrzydłowy drużyny Akademii Piłkarskiej Brychczy, rozpoczyna wynik w tym spotkaniu. Mówiłem o tym, że to raczej gospodarze są faworytem tego meczu, a tutaj na razie te pierwsze minuty pod dyktando gości, czego zwieńczeniem jest trafienie w wykonaniu Olka Kowalskiego. KSM Warszawa, Akademia Piłkarska Brychczy 0-1. Zobaczymy, czy teraz podrażnieni podopieczni Bartosza Radziwanowicza wezmą sprawę w swoje ręce, czy też może właśnie goście rozochodzeni, rozpędzeni tym pierwszym trafieniem będą starali się pójść za ciosem i podwyższyć rezultat. Na pewno im będzie troszeczkę łatwiej się teraz grało, bo w pewnym momencie będą musieli otworzyć się gospodarze i troszkę śmielej zaatakować, a widzimy właśnie, że Akademia Piłkarska Brychczy dysponuje bardzo szybkim atakiem. Hubert Kozik, Olek Kowalski, naprawdę bardzo dobrzy skrzydłowi, którzy w tym meczu już zrobili kilka razy przewagę, a Sebastian Piotrowski to taki typowy lis pola karnego, który czeka na piłki dostarczone przez kolegów. Akcja Sępa, Majchrowski. Odegrał Kuciński, Majchrowski w pole karne, Grudziński. Kuciński, zablokowana próba zagrania bodajże Jakuba Kucińskiego. Teraz przedłużenie, ale na spokojnie wyblokowana ta sytuacja i mógł na spokojnie wyłapać sobie tą piłkę Tymon Baściuk. Baściuk postawił piłkę na ziemi, także będzie wznowienie nogą, już dalekie wybicie, ale zebrał tą piłkę Paweł Saczuk.
przyjmuje teraz w środku pola Łatka. Piotrowski obrócił się z piłką, rozpędzony Kozik, Kozik, Kozik. Nawinął teraz Paczyńskiego, Kozik na lewą stronę. Tutaj jest Kowalski, Kowalski, czy będzie drugie trafienie tego zawodnika? Bardzo blisko było tej sytuacji, natomiast Stanisław Stachera pokazał, że ogromny potencjał drzemie w tym chłopaku, naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. W tym momencie ratuje golkiper drużyny KSM Warszawa swój zespół przed utratą drugiej bramki, ale widzimy właśnie jak fajnie, jak błyskawicznie z fazy defensywnej do kontrataku przychodzą podopieczni Michała Brychczego. Naprawdę niewiele brakowało, żeby Olek Kowalski cieszył się z drugiego trafienia. Teraz Kowalski też sprytnie zachował się w polu karnym, bo w ostatniej chwili zza pleców defensorów też przysłonił tą piłkę Stanisławowi Stacherze i utrudnił interwencję. Szczęśliwie gospodarze poradzili sobie z tym i udało się wyjść piłkę. Teraz starcie Paczyńskiego i Piotrowskiego. Paczyński bardzo przytomny, ale też bardzo odpowiedzialny. Czując oddech na plecach rywala, wybija piłkę w aut i pozwala swojej drużynie wrócić i złapać krycie. Hubert Kozik wzdłuż linii. Daleki wyrzut na Ardiana Żmijewskiego. Żmijewski w walce z Paczyńskim, ale Paczyński jak przed chwileczką również bardzo dobrze zachował się w defensywie. Nie bez przyczyny jemu podarowana opaska kapitańska. Duża odpowiedzialność tego chłopaka zaprezentowana już w pierwszych minutach spotkania. Wiciński. Wiciński, ale wrócił już za nim Hajkiewicz. Żywno. Przez całą szerokość boiska do Paczyńskiego. Paczyński do środka, ale przeczytał to wszystko środkowy pomocnik Ape Brychczy, Stachera, z pierwszej piłki do Jacewicza. Jacewicz teraz śmiało podprowadził kilka metrów tę akcję do przodu. Jacewicz, bardzo dalekie zagranie, ale świetnie, perfekcyjnie zagrana piłka do Krystiana Kuźniewskiego, który lepiej mógł opanować to zagranie. Kuźniewski natomiast jeszcze naprawił swój błąd, utrzymując piłkę w placu gry i udało się wywalczyć gospodarzom wznowienie z autu pod polem karnym rywali. Już pokazał się Paweł Saczuk. Saczuk, mocne zagranie w pole karne. Wybija Sikorski. Kolejna próba dośrodkowania. Przedłużał głowę Kacper Grudziński, ale już nie miał szans Kuźniewski, żeby opanować piłkę w placu gry. I wznowi z 5 metra Tymon Baściuk. Baściuk rozejrzał się w lewo, rozejrzał się w prawo. Był jeden z kolegów, także szybkie wznowienie. To chyba Mateusz Izbicki pokazał się do gry. Ładnie chcieli wyjść pod pressingu, ale zabrakło dokładności w podaniach. Teraz walka Wicińskiego, Wiciński do Paczyńskiego, Paczyński wzdłuż linii. I wraca do sytuacji sprzed chwili. Pan Arkadiusz Noga pokazał, że nieprawidłowo, w nieprzepisowy sposób zatrzymywany kapitan gospodarzy. Właśnie sam poszkodowany za chwilę wykona stały fragment gry. Od tyłu rozegrają to akcję. Jacewicz. Poczuli kibice gości, że to właściwie może wesprzeć swoich ulubieńców. Po raz kolejny przerywa Łatka. Żywno kontroluje kątem oka zbliżającego się rywala. Wiciński, strata. Teraz odegranie do środka, będzie szansa. Jeszcze raz Kozik. Kozik w pojedynku 1 na 1 z Paczyńskim. Kozik, Kozik, Kozik wzdłuż bramki. Udało się przedłużyć. Słupek, dobitka! I Olek Kowalski podwyższa rezultat na 0-2. Ależ znakomicie weszli w to spotkanie podopieczni Michała Brychczego, a Olek Kowalski już popisuje się dubletem. Łapią się za twarze zawodnicy KSM Warszawa. Nie wiedzą chłopaki, co się dzieje. Ale panowie, czas się obudzić, bo jak na razie jedna drużyna tutaj przeważa. Jedna drużyna znakomicie punktuje rywali i właśnie tą ekipą jest Akademia Piłkarska Brychczy, a Olek Kowalski już z drugim trafieniem w dniu dzisiejszym. 0-2 na korzyść Akademii Piłkarskiej Brychczy. I na razie faworyt w tych pierwszych minutach na kolanach. Zobaczymy, czy jak płachta na byka teraz już w ogóle ta utrata drugiej bramki zadziała na KSM Warszawa, czy też w ogóle po prostu to nie dzień chłopaków. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie właśnie. Sam jestem bardzo ciekaw dalszego rozwoju tego widowiska. Paczyński, Paczyński do środka. Kolejne przejęcie gości. Ładne teraz przerzucenie na prawą stronę. Ma więcej miejsca Krystian Ignacak, żeby podprowadzić akcję, ale zdecydował się odegrać
do Igora Milewskiego. Milewski teraz mało odpowiedzialne te zachowania, ale dużo szczęścia miał stoper gości w tej sytuacji, że nie doszli do sytuacji strzeleckiej zawodnicy Sępa Warszawa. Wraca do sytuacji pan Arkadiusz Noga. Tam było przewinienie jednego z zawodników gospodarzy. Już znowili piłkarze Akademii Piłkarskiej Brychczy. Kozik. Kozik zabrał się z piłką do środka. Odegranie do Milewskiego. Milewski. Ignacak powalczył z Paczyńskim. Ignacak. Piotrowski próbował sprytnie teraz przepuścić sobie piłkę, a Stanisław Jacewicz najpierw przerwa akcję, potem piękną ruletką w stylu Zinedine Zidana ogrywa rywala i wywalcza koniec końców wznowienie odrzutu wolnego dla swojej drużyny. Wiciński już odegrał do Paczyńskiego. Stachera. Jakub Żywno. Jeszcze raz Jacewicz. Ale mało ruchu w środku, mało ruchu z przodu. Naprawdę przegrywają stoperzy od lewej do prawej, bo też zbytnio nie mają innych opcji oddania piłki. Zazwyczaj kończy się to właśnie takimi obrazkami jak przed chwilą, gdzie Jacewicz próbuje jakiegoś dłuższego wznowienia, wprowadzenia piłki. I błyskawiczne przejęcie gości, którzy znakomicie jak na razie antycypują zamiary gospodarzy w dniu dzisiejszym. Artur Sikorski od autu. Zagranie na Piotrowskiego. Pierwszy przy piłce Żywno. Wiciński, Jacewicz. Jacewicz ładnie teraz nabrał Piotrowskiego. Prosty zwód, Paczyński. Otrzymał ciężko piłkę, ale udało się naprawić błąd kolegi dobrym zwodem. Ale już strata gospodarzy. Duży spokój Artura Sikorskiego. Piłka na Piotrowskiego. Ten już na plecach ma Jacewicza, który przejmuje futbolówkę, ale teraz błąd stopera, który musi błyskawicznie wracać, bo napędza się z prawej strony Kozik. Kozik, piłka na wypuszczenie do Piotrowskiego. Piotrowski strzał, broni Stachera. Paczyński, tuż linii, przejmuje piłkę Kozik, ale piłka dla gospodarzy. Krystian Kuźniewski. Kuźniewski ma w środku niepilnowanego Staczuka, ale nie zauważył tego wahadłowy Sępa. Przyjęcie Łatki. Łatka powalczył jeszcze, ale urwał mu się zawodnik gospodarzy. Kuźniewski, Kuźniewski, teraz będzie szansa. Zagranie do Grudzińskiego. Grudziński! Ale znakomicie wyblokowana sytuacja, która ułatwiła interwencję Tymonowi Waściukowi. Waściuk wznowienie ręką do Sikorskiego. Ten ma przy asyście rywala. Poradził sobie z wyjściem spod pressingu. Kozik. Kozik chyba jak na razie najbardziej aktywny zawodnik Akademii Piłkarskiej Brychczy. Ogólnie dwa trafienia dla gości padły z prawej strony boiska. Najpierw po dośrodkowaniu Ignacaka. Paweł, asekuracja z tyłu! Sfinalizował akcję Olek Kowalski. Paweł! A potem właśnie zrobił przewagę Hubert Kozik i w zamieszaniu w polu karnym po raz kolejny Kowalski pokazał ogromną przytomność umysłu, strzelając bramkę. Teraz fajna taka cięta piłka, nieprzyjemna. Natomiast Stanisław Stachera po raz kolejny pokazał, że w dniu dzisiejszym jest bardzo pewny. Jak na razie, bez cienia wątpliwości, jest najjaśniejszym punktem w swoim zespole. Co najmniej dwie bardzo groźne sytuacje obronione przez młodego bramkarza KS Sęp Warszawa. Jacewicz, Wiciński. Wiciński na prawą stronę, tam jest Majchrowski. Majchrowski. Zatrzymany, było czyste wejście. Wybija Ignacak, Kowalski, Kowalski, ogrom prywala, goni za nim Żywno, ile sił, ale urywa mu się Jakub Olek Kowalski. Kowalski, Kowalski, ścina do środka, Kowalski, czy będzie miał hat-tricka? Kowalski broni Stachera. Po raz kolejny Stanisław Stachera
znakomitą interwencją ratuje swój zespół przed utratą kolejnej bramki. Mamy 2-0 dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. Mogło być już spokojnie ze 3-4, gdyby właśnie nie znakomita postawa Stanisława Stachery, który trzyma w tym swój zespół na razie w grze. Mamy przerwę w grze. Będzie potrzebna zmiana. Już pierwsza korekta w składzie chyba gospodarzy. Z jakimś, myślę, urazem musi się zmagać Robert Paczyński, że w tym momencie opuszcza boisko kapitan gospodarzy. Już Paczyński za chwilkę zasiądzie na ławce rezerwowych. Ciekaw jestem właśnie, czy to jakiś uraz, czy może nie dyspozycja, nie jego dzień, po prostu kapitana Sępa Warszawa, a w jego miejsce z numerem 5 melduje się na boisku Igor Bednarczuk. Bednarczuk teraz będzie właśnie grał na pozycji półlewego stopera w ustawieniu trójką z tyłu. Baściuk. Baściuk do Sikorskiego, strata. Teraz toczyła ta piłka. Niebezpiecznie przeleciała obok bramki Akademii Piłkarskiej Brychczy. Goście wznowią od własnej bramki. Baściuk teraz pokazał swoim kolegom: panowie, wyjdźcie wyżej, nie będziemy rozgrywać od tyłu. Zauważył, że wysoko w pressingu ustawieni gospodarze, także żeby uniknąć jakiejś głupiej straty, zdecydował bramkarz gości o dalekim wybiciu. Teraz walka Piotrowskiego z Jacewiczem, lepszy defensor gospodarzy. Kolejna strata, zagranie do Piotrowskiego, ale dużo za mocne. Nie zauważył zawodnik Brychczego, że kompletnie niepilnowany z prawej strony boiska jest Hubert Kozik. Żywno przeniesienie ciężaru gry na lewą stronę. Tu jest właśnie chyba w pierwszym kontakcie z piłką Igor Bednarczuk. Bednarczuk do Jacewicza. Jeszcze raz Bednarczuk. Żywno. Jak na razie stoperzy lokalnej drużyny mają najwięcej kontaktów z piłką, też najwięcej podań między nimi, ale to świadczy tylko o małej ruchliwości, małym zaangażowaniu zawodników z formacji ofensywnych Sępa Warszawa. I mamy również pierwszy żółty kartonik, ukarany zawodnik Sępa Warszawa. I mamy kolejną zmianę. Teraz Sebastian Piotrowski schodzi z boiska, a w jego miejsce mamy nowego napastnika. Ignacak. Ignacak wypychany przez rywala. Udało się dostarczyć piłkę do kolegi. Zagranie do środka. Hajkiewicz odegrał do Sikorskiego. Sikorski. Zobaczmy, jak wysoko podprowadził tę akcję. Kowalski. Dośrodkowanie w pole karne. Wybicie. Wybija Bednarczuk. Walczy bark z rywalem Tobiasz Goszkiewicz, ale nie udało się napastnikowi gospodarzy wywalczyć posiadania. Ignacak. Kuźniewski uprzedzony przez Kozika, ale Hubert naprawia złe podanie od kolegi, przyjmuje piłkę. Jeszcze raz w posiadaniu goście. Dalekie zagranie, bardzo dobre. Kozik bardzo szybki zawodnik, Bednarczuk asekuruje, będzie zastawiał. Ale Kozik odegrał jeszcze do napastnika. Musi lepiej na pewno wykonać to Igor Bednarczuk zastawienie, bo widzimy, że stracił i miał szansę Hubert Kozik na stworzenie groźnej sytuacji. Kuźniewski teraz przy linii naciskany przez Żmijewskiego, ale przewinił środkowy pomocnik Akademii Piłkarskiej Brychczy. Bednarczuk. Jacewicz. Żywno. Dalekie zagranie, wybija
Mateusz Izbicki. Rozpoczął już grę Maciej. Paweł Saczuk, Jacewicz, Bednarczuk, Saczuk. Pograli po trójkącie, ale nie udało się przenieść piłki na połowę rywali. Także to wszystko w obrębie własnej połowy w wykonaniu zawodników Sępa Warszawa. Teraz bardzo ładna próba właśnie, odegranie z pierwszej piłki do Pawła Saczuka, a ten bez zastanowienia już próbował przerzucić ciężar gry na lewą stronę do Krystiana Kuźniewskiego. Natomiast na nieszczęście gospodarzy połapał się w tym wszystkim Krystian Ignacak. Jeszcze raz Jacewicz. Żywno. Żywno do Majchrowskiego. Majchrowski. Wzdłuż linii. Zbiega do prawej strony Tobiasz Gośkiewicz. Ale bardzo umiejętnie wypychany przez rywali. Jeszcze udało się odzyskać futbolówkę. Lecimy już w drugą stronę. Natomiast zdecydował się bardzo przytomnie spowolnić tę akcję Krzysztof Hajkiewicz. Nie ma chóra optymizmu. Zobaczył kapitan gości, że nie podłączył się żaden z kolegów do tego kontrataku, więc starał się utrzymać piłkę w posiadaniu Akademii Piłkarskiej Brychczy. Jest piękna piłka Jacewicza na prawą stronę. Będzie szansa. Przerwana akcja. Jeszcze poprawka dośrodkowana. Dośrodkowania Kuźniewski. Piłka przed polem karnym. Grudziński, Grudziński. Czy będzie szansa? Wbija Mateusz Izbicki. Dobry fragment gry w wykonaniu gospodarzy. Troszkę przycisnęli rywali, zamknęli ich na swojej połowie. Na pewno takiej gry muszą szukać podopieczni Bartosza Radziwanowicza. Jeśli marzą tutaj choćby o uzyskaniu jednego punktu w dzisiejszym spotkaniu. Wiciński. Wiciński. Udało się dostarczyć piłkę na prawą stronę. Gośkiewicz, Gośkiewicz, Gośkiewicz. I mielibyśmy bramkę w wykonaniu Krystiana Kuźniewskiego. Ale dogrywający w tej sytuacji Tobiasz Gośkiewicz był na pozycji spalonej, co zauważyła pani Katarzyna Janiec i bez cienia wątpliwości podniosła chorągiewkę w górę, właśnie sygnalizując offside w wykonaniu napastnika gospodarzy. Izbicki, dalekie zagranie, Kowalski przedłużył głową. Jacewicz ma problemy z napastnikiem gości, natomiast koniec końców poradził sobie. Stoper gospodarzy, Jacewicz do środka, ale za krótkie to zagranie, Maciej Łatka. Brzmijewski do boku, do Sikorskiego. Izbicki. Igor Milewski. Milewski. Jeszcze raz na lewą stronę do Sikorskiego. Ten ma już zdecydowanie więcej miejsca, żeby wyprowadzić akcję. Hajkiewicz. Kowalski. Dobrze, w tempo na wbiegającego napastnika. Goni już za nim Jakub Żywno. Odegranie Sikorski, Sikorski. I zdaniem pana Arkadiusza Nogi przewinił zawodnik Sępa Warszawa. Także będzie rzut wolny w dogodnym miejscu, żeby pokusić się o dobre dośrodkowanie. Zmierza już pole karne. Chyba najroślejszy zawodnik Akademii Piłkarskiej Brychczy numer 5, czyli Mateusz Izbicki, jeden z dwójki stoperów. W dniu dzisiejszym posłany do boju przez Michała Brychczego. Hajkiewicz, Hajkiewicz, dobre dośrodkowanie, Hajkiewicz, wyskoczył wysoko w górę Kasper Grudziński. To właśnie ten zawodnik wybija głową na rzut rożny. Także dosłownie kilka sekund później szansę na poprawę dośrodkowania będzie miał Krzysztof Hajkiewicz. Tym razem z narożnika boiska. Zbiega mu do gry Artur Sikorski, ale pokazał swojemu koledze, wróć na pozycję. Będzie piłka w pole karne, kolejne dobre dośrodkowanie, tym razem Żywno. Żmijewski jeszcze naciska rywala i udało mu się dziubnąć jeszcze piłkę w placu gry, ale Stanisław Stachera już uruchamia Bednarczuka. Jacewicz. Jakub Żywno. Jakub Żywno naciskany przez rywala zagrywa na aut. Mamy kolejną zmianę. Nazari i Adaś na wojsko. Wchodzi na plac gry numer 21 Adam Niewiadomski i numer 20 Nazar Tregubenko.
reaguje cały czas, widzi to, co się dzieje na boisku. Bartosz Radziwanowicz szuka jakiś korek w składzie, jakiegoś impulsu, żeby pobudzić swoją drużynę, która, przypomnijmy, jak na razie przegrywa różnicą 2 bramek na własnym boisku. Jacewicz. Wiciński. Wiciński do środka. Grudziński. Nie udało mu się stworzyć przewagi w tej sytuacji, ale oddał tu jeszcze gospodarze. Jakub Żywno. Jacewicz. Całą połową. Całą drużyną na własnej połowie. Goście. Niewiadomski. Kolejna strata. No właśnie, zazwyczaj jak tracą piłkę, to w bardzo newralgicznej strefie boiska, czyli w środkowej. Co pozwala gościom błyskawicznie wejść z groźnym kontratakiem, a teraz próbował przedzierać się Nazar Tregubenka. Zatrzymana próba zawodnika, który dosłownie kilkadziesiąt sekund wcześniej pojawił się na placu gry. Odegrał do kolegi Paweł Saczuł. Grudziński nieprawidłowo zatrzymywany. Nie idzie z gry, może coś ze stałego fragmentu gry. Ale bardzo pewnie w bramce Tymon Baściuk. Pierwsza taka interwencja na przedpolu, ale bardzo pewna. To też pozwala wejść bramkarzowi na właściwe obroty. Nie mogą w ogóle pozwolić gospodarze wejść właśnie w trans takiego bronienia Tymonowi Baściukowi. Bo jeśli złapie odpowiednią dyspozycję, jeśli poczuje dzisiaj, że właśnie w dniu dzisiejszym jest, to jest jego dzień, Tymon Baściuk, to niezwykle ciężko będzie gospodarzom powalczyć tutaj, choćby o remis. To środkowanie w pole karne, wybija Milewski. Walka w środku pola. Dobrze dostrzegł to pan Arkadiusz Noga, że leżący na ziemi jeden z zawodników Sępa Warszawa złapał jeszcze za nogę próbującego wejść szybkim kontratakiem rywala. Myślę, że jeśli groźniejsza byłaby sytuacja dla gości, też może troszkę późniejszy etap tego meczu nie załapałby się użyć żółtego kartonika pan arbiter główny, ale jak na razie oszczędził zawodnika Sępa Warszawa. Baściuk. Izbicki do Milewskiego. Milewski, ale niedokładne zagranie. Przyjmuje piłkę Szymon Wiciński. Wiciński do lewej strony, ale nie porozumienie z Krystianem Kuźniewskim. Bardzo mądrze teraz podpowiada Igor Bednarczyk. Panowie, pokażcie się do gry, nie ma z kim grać. Nie rozkładajmy rąk, tylko więcej ruchu. Bo stoimy zamiast pokazywać się na wolne przestrzenie. Jakub Żywno. Żywno, ale przyjmuje Żmijewski. Żmijewski oddał już piłkę Hajkiewiczowi. Hajkiewicz, rozrzucenie na lewą stronę. Olek Kowalski. Kowalski. Brawo, Kostek! Bardzo dobrze wracający Kostek Ledzion. I mamy przewinienie w narożniku pola karnego, także będziemy mieli 11 dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. Za chwilę podopieczni Michała Brychczego staną przed znakomitą szansą podwyższenia prowadzenia aż do 3 bramek. Widzimy, że sprawy w swoje ręce weźmie chyba kapitan zespołu, czyli Krzysztof Hajkiewicz. Zawodnik z numerem 10 za chwilę stanie oko w oko ze Stanisławem Stachero. I to jest główne pytanie na ostatnie, na najbliższe sekundy. Czy Stachera, czy Hajkiewicz wziął rozbieg? Hajkiewicz, Hajkiewicz, poprzeczka ratuje gospodarzy. Jeszcze nie koniec zamieszania, musi wybić to piłkę Bednarczuk. Bednarczuk, powalczył Kozik. Jeszcze odegranie, wybijają gospodarze. Ignacak. Ignacak z Kozikiem. Bardzo aktywna ta prawa strona od początku meczu w drużynie Akademii Piłkarskiej Brychczy, ale i Ignacak, i Kozik, jak dzisiaj naprawdę potrafią zrobić dużą różnicę w ofensywie. Sikorski, on w ostatnich minutach też dużo bardziej aktywny, częściej podłącza się pod akcje ofensywne. Kowalski, ale prost pod nogi Pawła Saczuka. Ale znakomicie Żmijewski, zobaczmy, jak błyskawicznie odzyskują piłkę na połowie przeciwników podopieczni Michała Brychczego. Żmijewski. Próbował przecisnąć się między dwoma rywalami, ale jeszcze przewinił przy tej próbie.
środkowy pomocnik Akademii Piłkarskiej Bryszczy, faulowany chyba Adam Niewiadomski. Wiciński cofnął się głęboko po piłkę. Saczuk. Masz teraz rogi. Kruciński do środka, ale wprost w Hajkiewicza. Dobrze, Kapi! Bednarczuk, wzdłuż linii, głową Ignacak. Stracił orientację, gdzie jest piłka. Krystian Kuźniewski. On właśnie teraz się przedziera. Faulowany. Naciskany od tyłu przez Ardziana Żmijewskiego z numerem 14. Przekroczył przepisy, zatrzymując wahadłowego Sępa Warszawa. Za chwilę Paweł Saczuk będzie starał się posłać dokładną piłkę w pole karne na głowę jednego z kolegów z drużyny. Tak jak mówiłem, nie układa się zbytnio atak pozycyjny, więc może jakiś stały fragment gry. Izbicki wybija głową. Urywa się już rywalom jeden z zawodników Akademii Piłkarskiej Bryszczy. Wraca za nim Kostek Ledzion. Nie, przepraszam, to nie był Ledzion, tylko Jan Majchrowski z numerem 11. Właśnie wracający Jan. Nieprzepisowy sposób zatrzymuje rywala. Ale to akurat był bardzo mądry faul taktyczny, bo naprawdę rozpędzony zawodnik Akademii Piłkarskiej Bryszczy mógł zrobić przewagę. Także bardzo mądre. Nie powinno się chwalić za faule, ale tym razem dobrze to rozwiązał Jan Majchrowski, bo zażegnał niebezpieczny kontratak rywali. Kuźniewski, odegranie z pierwszej piłki, Saczuk. Saczuk zrobił kółeczko z piłką, przerzucił ciężarkę na prawą stronę. Tam jest Jan Majchrowski, Majchrowski w pojedynku z Sikorskim, Majchrowski, Majchrowski, przekładanka, Majchrowski do prawej nogi, wchodzi w pole karne, ale Mateusz Izbicki był tym, na którym zatrzymał się wahadłowy Sępa Warszawa. Kolejny rzut rożny dla gospodarzy, zmierza już do narożnika boiska Paweł Saczuk. On jest odpowiedzialny za bicie stałych fragmentów gry w ekipie gospodarzy. Ja tylko przypominam Państwu o tym, żebyście śledzili media społecznościowe Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Lajkujcie, komentujcie, jeśli możecie, kliknijcie ten czerwony guzik z napisem subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi transmisjami z mazowieckiej piłki nożnej. Dużo futbolu właśnie w wykonaniu mężczyzn, w wykonaniu pań. A teraz też dochodzi do tego piłka młodzieżowa. Na pozycji spalonej Krzysztof Hajkiewicz, ale pokazał też Stanisław Stachera, że żyje w bramce, nie tylko pewny jest na linii, ale również na przedpolu golkiper Sępa Warszawa. Także jeszcze raz zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zasubskrybowania kanału na YouTubie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli chodzi właśnie o najbliższy rozkład jazdy, o najbliższe transmisje, to już w środę. Tutaj właśnie na tym stadionie, tylko już na płycie głównej, wielki finał Aquic Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet, w którym to MUKS Praga 2 Warszawa zmierzy się z UKS Ząbkowią 2 Ząbki. To są zespoły bardzo młode, bo w obu ekipach przeważnie występują dziewczyny grające w centralnej lidze juniorek U17, także zobaczymy, jak ten młody narybek kobiecego futbolu radzi sobie z presją wydarzenia, jakim jest finał Aquic Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet. Ten mecz już w środę o godzinie 19 tutaj właśnie na stadionie przy ulicy Marymąckiej 42, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Hutnik Warszawa. Także z tego miejsca bardzo gorąco już Państwa zapraszam na transmisję z tego wielkiego finału Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet. A my już wracamy tutaj na murawę. Kolejna akcja Akademii Piłkarskiej Bryszczy, Kowalski. Natomiast nie miał prawa dojść do tego napastnik gości. Przerywa akcję Jacewicz. Wiciński. W trudną przeprawę posłany przez jednego z kolegów. Stracił piłkę. Jakub Żywno. Niewiadomski. Niewiadomski. Do Grudzińskiego. Grudziński ma teraz dużo więcej miejsca, żeby wyprowadzić tę akcję. Grudziński. Grudziński do środka. Zatrzymywany Nazar Tregubenko. I lecimy w drugą stronę, a już teraz starcie fizyczne.
Saczuk bardzo twardo potraktował Huberta Kozika, ale ten niewzruszony zerwał się i teraz próbował naciskać Bednarczuka. Stachera na prawą stronę, do żywny. Gramy, chłopaki! Do Jacewicza. Jacewicz, długa piłka. Grudziński. Miał problemy z opanowaniem futbolówki, ze sprowadzeniem jej do ziemi. Jeszcze tutaj. Sfaulował zawodnik z numerem 10, Huberta Kozika. Już podniósł się Kozik. Także możemy kontynuować grę. Milewski do Ignacaka. Ignacak, zejście do środka. Ignacak. Zusemko, Maciej Łatka. Przerzucona gra na lewą frankę. Olek Kowalski do środka. Chciał zagrać do Hajkiewicza. Połapał się w tym wszystkim Niewiadomski. Majchrowski. I teraz faulowany Olek Kowalski. Właśnie to przewinienie. Na autorze dwóch trafień w pierwszej połowie. Kończym. Jest ostatnim elementem, jest ostatnim etapem pierwszej odsłony tego meczu. Kończy nam się właśnie pierwsze 40 minut regulaminowe. Nie zdecydował się na doliczenie żadnego ekstra time'u pan Arkadiusz Noga. Także po pierwszej połowie mamy dosyć niespodziewany wynik. Poprowadzenie gości 2-0. Niespodziewany, ale w pełni zasłużony. Bo trzeba sobie śmiało powiedzieć, że jak na razie Akademia Piłkarska Brychczy jest dużo lepszym zespołem w dniu dzisiejszym. Ciężkie chwile na pewno przed podopiecznymi Bartosza Radziwanowicza. Musi coś wymyślić, jak ugryźć rywala, jak właśnie może odblokować swoją drużynę szkoleniowiec KSM Warszawa. Czy mu się to uda? Dowiemy się dosłownie za kilkanaście minut, gdy młodzi chłopcy powrócą na murawę celem rozpoczęcia drugiej połowy. My również robimy sobie króciutką przerwę i meldujemy się z powrotem, jak już tylko zawodnicy obu ekip będą gotowi, żeby rozpocząć drugą odsłonę. Pójdą tam do nich do szafki. No, to przestańcie już komentować. Zawsze na nie. No, no to może dla ciebie obiektywnie, a dla mnie obiektywnie wszystko wygrywamy, więc chyba nie do końca. No to trzeba być obiektywnym. No. Masz polską mentalność, komentowanie na zegarze. Chłoną, pogadają.
będą teraz grają po nasze porze, więc oni będą prościone. Mirek? Już pod koniec zaczęło grać, nie? I stwierdziliśmy, trzeba wykorzystać sytuację jedną, później drugą i walczyć o zwycięstwo. Wiesz, ale zobacz, jak my się ustawili. Z drugiej strony czterech obrońców skrzydła nam poblokowali. Środek był jedynie trochę wolny, tak? Zobacz. Pressing był z jednej strony, z drugiej strony stała sprawa obrońców. To nie jest przypadkowe. Przecież wiadomo, każdy analizuje przeciwnika i tak samo Brychcz analizował nas. Pod uwagę, że nas zawsze druga połowa jest lepsza, więc trenerzy też muszą przeanalizować i mamy się rozwiązanie. Ja wierzę, że tak będzie. Wiesz, usiąść i lamentować, to ja nie jestem. Nie należy tego zrobić. Przełamaliśmy się ze Skolą, przynajmniej mi się nie Brychczy. Ale tak jak jest, to wynika, nie goniliśmy. Przegonimy. Jedna bramka i się zmieni od razu w bramkę. Zobaczysz. Uważam, że w miarę wszystko poukładane. To nie były bramki po naszych błędach. To po prostu gdzie tam poszedł któryś, gdzieś to był przypadek, wiesz. Ta wrzutka z główki, no to fajnie było, ładnie. Idealnie było to. Tak, tak. No tak naprawdę na plecy. Tak, Stasiu też został wyczerpany. Poszło. No, mógł ci wracać do meczu, nie tylko wygrywać. Tutaj z drugiej strony podjazd był. Pierwsze połowie zostawał i udawanie się w ogóle odwrócić. Nazar, tak, umija
widać tutaj Robert był zdecydowany. Miał na problemie, a zdanę to tam fizyczne, gdzie to było widać. I wszedł Igor i to się już wiesz. Tak. Trzeba to się szukać tutaj, wiesz, zmieniać pozytywnie i szukać... I już słyszymy się z powrotem. Zawodnicy na murawie, czekamy tylko aż ustawią się na swoich pozycjach arbitrzy tego spotkania, więc za chwilkę rozpoczniemy drugą odsłonę tego meczu, jak na razie meczu pod dyktando Akademii Piłkarskiej Brychczy. Tak jak już wspominałem Państwu, dosyć niespodziewanie, bo SEM Warszawa przed rozpoczęciem tego meczu, jak na razie komplet 15 punktów w 5 spotkaniach, a drużyna Akademii Piłkarskiej Brychczy po 6 meczach 6 punktów. 2 zwycięstwa, 4 porażki, ale oni jak na razie dużo bliżej zapisania 9 oczka na swoim koncie po pierwszej odsłonie tego meczu. 2-0 dla Akademii Piłkarskiej Brychczy po 2 trafieniach Olka Kowalskiego. Warto jeszcze przypomnieć, że była ogromna szansa na podwyższenie rezultatu, ale z rzutu karnego Krzysztof Hajkiewicz uderzył w poprzeczkę. Także była ogromna szansa na 3-0. Ale poprzeczka uratowała Stanisława Stacherę i spółkę. Także zobaczymy, czy ta przerwa motywująco podziałała na podopiecznych Bartosza Radziwanowicza, czy właśnie szkoleniowiec ekipy KSM Warszawa zdołał ożywić swój zespół, który dosyć ospale wszedł w to spotkanie i im dalsza faza tego meczu, to obraz gry się nie polepszał. Zobaczymy właśnie, czy w drugiej odsłonie, w drugich 40 minutach, bo przypominam właśnie, że po 40 minut gramy w lidze trampkarzy. Czy te drugie 40 minut będzie dużo lepsze w wykonaniu KSM Warszawa, czy to też może Akademia Piłkarska Brychczy potwierdzi swoją dominację w dzisiejszym spotkaniu. Tego dowiemy się właśnie za niespełna 40 minut. Izbicki na lewą stronę, Artur Sikorski. Jan Majchrowski w pojedynku z Sikorskim. Majchrowski dostał piłkę, dostał odegranie z pierwszej piłki od Grudzińskiego. Nazar w środku. Majchrowski. Udało się jakoś dograć do Wicińskiego. Wiciński w pole karne. Świetnie teraz Igor Milewski, bo czaił się już, żeby oddać strzał. Nazar Tregubenko. Jacewicz. Odbił się od rywala Sebastian Piotrowski. Widzieliśmy ogromną siłę, dysponuje stoper Sempa Warszawa. Jeszcze przypominam, że jesteśmy na mazowieckiej ekstralidze trampkarzy C1, to chłopaki z rocznika 2008. Grudziński. Nazar jest przodu, Nazar. Grudziński. Bednarczuk przeniósł się na prawą stronę. Wrócił na plac gry Robert Paczyński, czyli kapitan zespołu, także Bednarczuk zastąpił z prawej strony boiska. On w pierwszej połowie zastąpił najpierw właśnie Roberta Paczyńskiego z lewej strony, grał pół lewego stopera, a te drugie 40 minut rozpocznie jako pół prawy stoper, zastępując grającego do tej pory z numerem 18 Jakuba Żywno. Teraz akcja Sempa, Kuźniewski! Była szansa, nie dość, że odbił to Tymon Baściuk, to jeszcze zasygnalizowana pozycja spalona wahadłowego Sempa Warszawa. Ale dużo aktywniejsi, dużo żywci w tych pierwszych minutach drugiej połowy meczu zawodnicy Bartosza Radziwanowicza. No, ale oni właśnie muszą się ożywić, muszą intensywniej atakować, muszą też przejąć inicjatywę na boisku, jeśli chcą choćby tutaj remis wywalczyć jeszcze. A myślę, że drużyna Akademii Piłkarskiej Brychczy przede wszystkim skupi się na utrzymaniu rezultatu. A właśnie to, że SEM Warszawa musi śmielej zaatakować, też większą liczbą zawodników musi udać się w pole karne Tymona Baściuka. To spowoduje właśnie, że goście będą czyhali na swoje okazje, na swoje kontrataki, które zaprezentowali już w pierwszej połowie. Pokazali właśnie, że błyskawicznie potrafią z defensywy przejść do fazy ofensywnej i stwarzać groźne sytuacje, głównie za sprawą skrzydłowych, czyli numer 30 Hubert Kozik i z drugiej strony boiska numer 6 Olek Kowalski, autor jak na razie jedynych 2 trafień w dzisiejszym spotkaniu. Teraz Niewiadomski, który pozostał na boisku, starał się odegrać do kolegi, ale Krzysztof Ignacak potwierdza swoją
dobrą postawę. Właśnie on asystował przy pierwszym trawieniu Olka Kowalskiego. Dobre dośrodkowanie z prawej strony boiska wprost na głowę kolegi. A Kowalski niczym rasowy snajper wyszedł wysoko w górę i głową umieścił piłkę w bramce strzeżonej przez Stanisława Stacherę. Ale widzimy właśnie, że przycisnęli cały czas praktycznie od początku drugiej połowy na stronie rywali zawodnicy Sępa Warszawa. Paczyński, bardzo szybkie wznowienie. Saczuk ładnie obrócił się z piłką, minął dwóch rywali, teraz trzeciego. Saczuk decydował się, że na tyle dobrze mu idzie w tej akcji, że nie warto było pokusić się o strzał. Natomiast ta próba przyjęta na ciało przez defensorów Akademii Piłkarskiej Brychczy. Oni teraz wybijają, tak za odgranie typowo na uwolnienie. Natomiast Jacewicz naciskany przez Piotrowskiego. Dobrze odegrał głową do kolegi z zespołu, Paczyński. Bednarczuk. Pomagają teraz kibice gospodarzom. Oni domagają się tutaj choćby strzelenia bramki kontaktowej, która na pewno zbliżyłaby zespół do końcowego sukcesu. Majchrowski wraca za nim, Sikorski. Majchrowski ładnie utrzymał się piłce, ładnie zostawił. Teraz zagranie w pole karne. Nazar Tregubenko, poprawka Kuźniewskiego. Ależ blisko teraz było do strzelenia pierwszej bramki przez KSM Warszawa. Myślę, że byłoby dużo ciekawiej. Też dramaturgia tego meczu, poziom emocji jeszcze bardziej by wzrósł. I tak oglądamy fajne, żywe spotkania, naprawdę. Mecz się rozpoczął o godzinie 11:20, także naprawdę warto, żeby się rozbudzić, żeby ożywić się na tą ładną niedzielę, słoneczną niedzielę. Warto odpalić to spotkanie i wejść na obroty, na właściwe emocje, których dostarczają dzisiaj właśnie bohaterowie dzisiejszego wydarzenia, czyli piłkarze Sępu Warszawa i Akademii Piłkarskiej Brychczy. Żmijewski pięknie zgasił piłkę do ziemi. Dobre wyszkolenie techniczne tego chłopaka, ale jeszcze lepszy teraz zaprezentował Paweł Staczuk. Odegranie na lewą stronę. Kuźniewski rozpędzony, goni za nim Milewski. Kuźniewski wygonił się troszkę za bardzo. Gdzie jeszcze udało mu się utrzymać piłkę w placu. Milewski, Ignacak. Dobrze, teraz Kozik obrócił się z Kuźniewskim na plecach. Jest szansa na wyjście z groźną kontrą. Żmijewski na prawą stronę, troszkę za plecy. Uruchomiony teraz Kozik. Ma mnóstwo miejsca, żeby się rozpędzić, ale Robert Paczyński kapitalnie interweniuje. Jeszcze Paczyński teraz dziubnął piłkę w kierunku Stanisława Stachery. Ten na prawą stronę do Bednarczuka. Pokazał się z Grudziński. Mnóstwo przestrzeni zostawionych temu zawodnikowi. Ale pospieszył się chyba troszkę z tym zagraniem zawodnik gospodarzy. Mateusz Izbicki już wyprowadza akcję Akademii Piłkarskiej Brychczy. Piłka wprost na nogę Piotrowskiego, ale ten miał problemy z dokładnym przyjęciem. Dośrodkowanie z prawej strony, Kowalski. Raz głową dzisiaj zaskoczył golkipera, drugi raz się nie udało, leży na boisku jeden z zawodników Sępa Warszawa. Myślę, że warto by było przerwać grę, tak jest, robi to teraz w tym momencie Grudziński, bo z numerem 13 Robert Paczyński złapał się za nogę, trzyma się za kolano, miejmy nadzieję naprawdę, że nic poważnego się tutaj nie stało. Ja miałem okazję oglądać wczoraj spotkanie Forbet czwartej ligi pomiędzy KSC Katroszyn a Wisłą Dwa Płotki, tam właśnie boczny obrońca gospodarzy, czyli KSC Katroszyn. No, uraz kolana, bardzo nieprzyjemnie wyglądający, ale na całe szczęście tutaj Robert Paczyński podnosi się już i będzie dalej mógł cieszyć o nasze oko swoją postawą w dzisiejszym spotkaniu. Ładny gest, fair play, oddana piłka, nagradzana właśnie teraz Akademia Piłkarska Brychczy za tą wspaniałą postawę fair play przez kibiców gospodarzy. Szybkie wznowienie w wykonaniu Stachery, Jacewicz. Na lewą stronę. Saczuk zobaczył, że ma za plecami Kozika, więc na spokojnie odegranie do Paczyńskiego. Jeszcze raz będzie przegranie przez defensywę gospodarzy. Wiciński. Saczuk ładnie teraz nawinął Żmijewskiego. Saczuk podprowadził dobrych kilka metrów tę akcję, natomiast nie bardzo niedokładne to zagranie. Ignacek wybija. Żmijewski walczy z rywalem. Paczyński. Jacewicz. Grudziński wyskoczył do niego Izbicki. Jak na razie perfekcyjny, bezbłędny występ stopera gości.
rządzi, dzieli w defensywie, pokazując swoją dominację w dniu dzisiejszym. Naprawdę jak na ścianie, jak na razie zatrzymują się zawodnicy ofensywni Sępa Warszawa. Dużo pożytku właśnie z występu Mateusza Izbickiego, ale oni bardzo dobrze uzupełniają się z Igorem Milewskim. Milewski jak na stopera nie posiada jakichś imponujących warunków fizycznych, ale na pewno nadrabia sprytem, ustawieniem. Także ten duet Milewski-Izbicki bardzo dobrze wygląda w dniu dzisiejszym. Świetnie uzupełniają się chłopacy posłani na bój przez Michała Brychczego. Jacewicz. Graj Nazarię, zadaś! Po raz kolejny na ziemi Paczyński. On chyba jeszcze nie do końca doszedł do siebie po starciu z rywalem. Jacewicz. Zobaczmy, jak wysoko on praktycznie w roli środkowego pomocnika rozprowadza każdą akcję. Jacewicz. Odpowiedział Hajkiewicz swojemu koledze ja, ale Jan Majchrowski ograł kapitana gości. Majchrowski, zejście do środka, kapitalne zagranie na lewą stronę. Tam był Kostek Ledzion, ale musi przypilnować swojej pozycji wahadłowy Sępa Warszawa, bo spalił w tej sytuacji, ale naprawdę warto pochwalić Jana Majchrowskiego. Najpierw ograł Hajkiewicza, zejście do środka, świetnie zauważył kolegę zespołu, no ale na pozycji spalonej właśnie Kostek Ledzion. Izbicki, Sikorski, doskoczył do niego Szmajchrowski, Sikorski wzdłuż linii, tak jest, słusznie odgwizdane przewinienie. Ucierpiał teraz Olek Kowalski. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Poza boiskiem jest. Ale poza boiskiem jest pani sędzia. Patrzcie, przygląda się tej sytuacji pan Michał Brychczy, no bo Olek Kowalski to autor dwóch trafień w dniu dzisiejszym. Niezwykle ważna postać w układance Akademii Piłkarskiej Brychczy. Myślę, że za chwilkę Olek się podniesie. Tu potrzebne jakieś zmrożenie. Po prostu miejscowe schłodzenie. Trzymał się za biodro. Ale już. Już poleżeliśmy, odpoczęliśmy, to gramy. Ale już o własnych nogach, o własnych siłach podniósł się Olek Kowalski. Z pomoc medyczna i za chwilkę lewo skrzydłowy wróci na plac. Mamy w drużynie zmianę. Pozwala właśnie odpocząć swojemu skrzydłowemu Michał Brychczy. Napracował się dzisiaj Olek Kowalski. Także zasłużona przerwa, zasłużony odpoczynek i chwila na odsapnięcie. Teraz niebezpieczna strata, Paczyński. Próbował takiej miękkiej wcinki, natomiast za daleko od piłki był Adam Niewiadomski i Tymon Baściuk poradził sobie z zagrożeniem. Wybija Izbicki. Paczyński troszkę nie w tą stronę głową, już za jego plecami Piotrowski. Powiesił się na plecach rywala. Także słusznie odgwizdane przewinienie. Przerywa grę Arkadiusz Noga. Wznowili już gospodarze. Bednarczuk. Myślę, że mógł tutaj zagrać do Jana Majchrowskiego. Majchrowski niepilnowany z prawej strony. Inną decyzję podjął. Jeden ze stoperów Sępa Warszawa. On właśnie teraz przy piłce. Bednarczuk. Chodź. Majchrowski. Jeszcze raz Bednarczuk. Siódemko w środku, Kalor Marynowski, który niedawno, bo właśnie już w drugiej połowie pojawił nam się na placu. Niewiadomski. Pole karne, Grudziński, minęła go piłka, Majchrowski. Jeszcze raz Grudziński. Wiciński w pole karne. Teraz niebezpiecznie mogło być naprawdę, bo ta piłka leciała pod poprzeczkę. Musiał kontrolować cały czas tor lotu piłki Tymon Baściuk, ale nie pomylił się golkiper Akademii Piłkarskiej Brychczy. Ale tutaj spoglądali kibice, aż stanęli na palcach, bo widzieli, jak piłka ląduje pod poprzeczką gości. No ale Tymon Baściuk naprawdę dzisiaj pokazuje ogromną klasę, pokazuje też pewność. Sygnalizuje swoim kolegom: panowie, jak wam się nie uda coś w pomocy w defensywie, to jeszcze jestem ja, czyli ostatnia ostoja. I jak tutaj Sęp Warszawa marzy o tym, żeby odrabiać straty, to jeszcze musi przejść, pokonać ściany w postaci Tymona Baściuka.
Mamy kolejną zmianę w drużynie gospodarzy. Wraca na plac gry Tobiasz Goszkiewicz. Warto tutaj przypomnieć, że zawodnicy mogą zejść z boiska i potem powrócić. Także taki format lotnych zmian. A teraz przykry obrazek, bo chyba przy tej próbie wyjścia w powietrze uderzony w głowie Mateusz Izbicki. Ale podnosi się już ten zawodnik. Niezwykły twardziel jest tego chłopaka. Nie dość, tak jak mówiłem, rządzi dzisiaj i dzieli w defensywie, to tutaj. Teraz pokazał ogromny charakter, bo przy naprawdę niebezpiecznie wyglądającym starciu błyskawicznie podnosi się już Mateusz Izbicki. Może kontynuować grę. Błyskawiczna strata, Robert Paczyński, Paczyński do Niewiadomskiego, Niewiadomski do Goszkiewicza, Goszkiewicz, Goszkiewicz, uprzedził go Hajkiewicz, niezwykle ważna interwencja, teraz Milewski zatrzymał Paczyńskiego i wybił na aut. Sępy! Ale naprawdę Sępy! Dalej w las. Sępy! 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 I w dalszą fazę tego spotkania wchodzimy. Tym większego kolorytu nabiera nam to spotkanie. A teraz na pozycji skolony Jan Majchrowski, ale po raz kolejny Tymon Baściuk. Zaraz padnie! Popisał się skuteczną interwencją, także jeśli... I tak, jeśli nie byłby odgwizdany offset w wykonaniu Majchrowskiego, to bramka by nie padła, bo... Dobra interwencja Tymona Baściuka. Paczyński do Stachery. Bednarczuk. Mówiłem Państwu o Tymonowi wspominałem właśnie, że Tymon Baściuk znakomicie dzisiaj wygląda, ale też warto właśnie pochwalić Stanisława Stacherę, który w pierwszej połowie tego meczu kilkukrotnie ratował drużynę gospodarzy przed utratą bramki. Przy rzucie karnym dopisało mu troszkę szczęścia, bo w poprzeczkę uderzył Krzysztof Hajkiewicz. Natomiast 2-3 naprawdę bardzo groźne sytuacje wybronione w pierwszej połowie przez Stanisława Stacherę. Grudziński teraz głową. Ale na spokojnie mógł sobie wszystko kontrolować Tymon Baściuk. Ta piłka nie zmierzała w światło bramki. Wygania teraz swoich kolegów z defensywy, golkiper gości. Także możemy spodziewać się dalekiego wznowienia. Już piłka położona na ziemię. Baściuk daleko, głową Marynowski, no, ale już piłka z powrotem wraca do rąk Baściuka. Chodzi wysoko Niewiadomski, musi szybko wybijać Baściuk. Majchrowski, Majchrowski przy nim dwóch rywali, Grudziński odegrał do Goszkiewicza, Goszkiewicz zatrzymany przez Milewskiego. Faulowany Hajkiewicz, szybkie wznowienie. Ładnie teraz skrzydłowy Akademii Piłkarskiej Brychczy próbował grać Bednarczuka, ale naprawił swój błąd. Pójście na raz. Półprawy defensor Sępa Warszawa. Paczyński głową. Adaś dwóch! Kolejne zagranie w pole karne, ale kompletnie niedokładne. Piłka do nikogo. Kolejna interwencja Baściuka. Trenerem drużyny Akademii Piłkarskiej Brychczy jest wnuk pana Lucjana, czyli Michał Brychczy. A pan Lucjan to postać niezwykle zasłużona dla polskiej piłki nożnej. W reprezentacji 58 występów, czyli jest w klubie zasłużonego reprezentanta Polski, 18 trafień. Ma na swoim koncie m.in. występy na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku. Czterokrotny mistrz Polski w barwach Legii Warszawa, czterokrotny zdobywca Pucharu Polski. Również w barwach Legii 368 spotkań, 182 bramki, co daje drugi najlepszy wynik w historii polskiej ligi. Zwykle zasłużona postać, która właśnie od 1954 roku aż po dzień dzisiejszy jest związana z warszawską Legią. Wyjście z kontrą gości zatrzymane, ale to nie koniec niebezpieczeństwa, bo za chwilkę z narożnika boiska piłkę w pole karne Stanisława Stachery pośle Hubert Kozik.
myślę, że jeśli utrzyma nam się rezultat tego spotkania, to troszkę w górę w tabeli przesunią się zawodnicy Akademii Piłkarskiej Brychczy. Oni przed rozpoczęciem tego meczu szóste miejsce w tabeli. W sześciu rozegranych kolejkach 6 punktów, 2 zwycięstwa, 4 porażki. Naprawdę dzisiaj są bardzo blisko sprawienia dla siebie bardzo miłej niespodzianki i zanotowania trzeciego zwycięstwa. A SEM Warszawa jak na razie zapowiada się, że po perfekcyjnym starcie w 5 kolejkach 15 punktów dzisiaj. Bardzo możliwe, że zaznają goryczy porażki podopieczni Bartosza Radziwanowicza. Ale za chwilkę będą mieli szansę na poprawienie rezultatu, na złapanie kontaktu. Bardzo dobrze przedzierał się w polu karnym Tobiasz Goszkiewicz. Złapany, powalony na ziemię przez przeciwnika i nie miał żadnych wątpliwości. Pan Arkadiusz Noga wskazał na 11 metr boiska i za chwilę Stanisław Jacewicz stanie przed ogromną szansą strzelenia kontaktowej bramki i tchnięcia nadziei w szeregi zespołu Sępa Warszawa. Ale zobaczymy, czy właśnie Tymon Baściuk obroni tą sytuację. Tak się nie dzieje. Jacewicz strzela pierwszą bramkę dla popularnych Sępów. I w tym momencie tak naprawdę to spotkanie nam się zaczyna. Mamy 2-1, co zwiastuje ogromne emocje do końca tego spotkania. Już tylko jedno trafienie różnicy. Widzimy teraz, motywuje trybuny swoich kolegów z zespołu numer 21, Adam Niewiadomski. Bo naprawdę mają swój moment. Złapali troszkę wiatru w żagle podopieczni Bartosza Radziwanowicza. I oni tracą już tylko jedną bramkę do rywali. Także to zwiastuje nam ogromne emocje w pozostałym czasie gry. Ale już lecimy w drugą stronę. Kozik, Kozik ma mnóstwo miejsca. Kozik! Myślę, że spokojnie mógł odegrać do jednego z rywali. Naprawdę duża liczba zawodników Akademii Piłkarskiej Brychczy zaangażowana w ten kontratak. Decydował się zakończyć to wszystko strzałem Hubert Kozik. Ale bardzo niedokładne uderzenie, które możemy tylko odnotować w statystykach. Nie było żadnych większych korzyści dla drużyny gości po tej akcji. Jacewicz, autor bramki sprzed chwili, na lewą stronę do Paczyńskiego. Jeszcze raz Jacewicz. Dalekie zagranie na Majchrowskiego. Nie palił teraz wahadłowy Sępa. Majchrowski, przy nim już Sikorski, Majchrowski. Zauważył Goszkiewicza, Goszkiewicz, Goszkiewicz przełożył rywala, Goszkiewicz! Zabrakło mu teraz naprawdę niewiele. Najpierw udało mu się nawinąć Igora Milewskiego w polu karnym, ale zawodnik z numerem 23 naprawia swój błąd i w ostatniej chwili, tuż przed nogi napastnika Sępa Warszawy, udaje się wybić futbolówkę na rzut rożny. Już zmierza do narożnika numer 7, Karol Marynowski. Lewonożny zawodnik, także możemy się spodziewać z dochodzącego do bramki dośrodkowania. Dobra próba na krótszy słupek, piąstkuje Baściuk. Jeszcze raz Maryn. Jeszcze będzie szansa na poprawkę. Jest z pierwszej piłki, dobre dośrodkowanie. Ale wygrał głowę Izbicki. Również na pozycji spalonej jeden z zawodników gospodarzy. Także piłka dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. Oni myślę, że z każdą minutą będą starali się kraść te cenne sekundy. Naprawdę myślę, że widzi to też Michał Brychczy z boku, że dobry fragment, dobrze w drugą odsłonę z tego spotkania weszli podopieczni Bartosza Radziwanowicza. To oni jak na razie dominują. Kozik w kolejnym znakomitym dryblingu. Hajkiewicz, Hajkiewicz. Hajkiewicz na lewą stronę. Już przy rywalu jest Bednarczuk. Bednarczuk bardzo ofiarnie wślizgiem zabrokował próbę dośrodkowania. Rzut rożny dla gości. Sikorski zbiega do narożnika. Właśnie do niego zagranie. Sikorski ładnie zabrał się. Sikorski. Zablokowane zagranie przez Marynowskiego. I na tyle szczęśliwa interwencja zawodnika z numerem 7, że wywalczył posiadanie i wznowienie od własnej bramki dla swojego zespołu. Paczyński. Na lewą stronę. Kuźniewski. Jeszcze raz Paczyński. Bednarczuk. Ja przypominam Państwu, przypominam i też bardzo zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Lajkujcie, komentujcie, jeśli możecie, zasubskrybujcie kanał MZPN TV, żeby być na bieżąco właśnie z takimi transmisjami. Dużo się dzieje, bardzo prężnie w tym roku działa Związek. Mnóstwo właśnie wydarzeń z mazowieckich boisk. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie na płycie B przy ulicy Marymąckiej 42.
jesteśmy właśnie tutaj w ramach inicjatywy Futbol Lokalnie. Było głosowanie. I ten właśnie, ten zestaw, to spotkanie KSM Warszawa Akademia Piłkarska Bryszczy uzyskało aż 943 głosy właśnie. Dzięki temu znajdujemy się dzisiaj z naszymi kamerami w Warszawie przy ulicy Mary Mąckiej 42. Także gorąco Państwa zachęcamy właśnie do śledzenia mediów, żeby być na bieżąco ze wszystkimi głosowaniami. Możecie Państwo wywalczyć poprzez właśnie głosowanie, poprzez tego typu inicjatywy, transmisję dla swojego zespołu. Bardzo chętnie przyjedziemy z naszymi kamerami i pokażemy wydarzenie, na które Państwo zagłosujecie. Także gorąco zachęcam właśnie jeszcze raz do śledzenia na bieżąco mediów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy na stadionie na płycie B przy ulicy Mary Mąckiej 42, a w środę już na stadionie na płycie głównej wielki finał Aquic Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet, w którym to MUKS Praga 2 Warszawa zmierzy się z UKS Ząbkowie o 2 Ząbki. Ten mecz w środę o godzinie 19 właśnie tutaj na stadionie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Hutnik Warszawa. Kolejna będzie szansa, Gorzkiewicz. Nie, przepraszam, to nie... To chyba był Krystian Kuźniewski. Zrobił przewagę w tej akcji lewy wahadłowy Sępa Warszawa, natomiast zatrzymał się na jednym z defensorów. Jacewicz. Kolejne dalekie zagranie. Dobrze, Kozik. Zimny Kozik, bardzo aktywny zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Zawodnik operujący na prawym skrzydle, teraz bardzo głęboko cofnięty. Wybija Milewski. Kozik właśnie po zmianie, bo udało się przywrócić do odpowiedniego stanu zdrowia Olka Kowalskiego. Kowalski wrócił na boisko, teraz operuje na prawej pomocy, a cofnięty do roli prawego defensora Hubert Kozik. Także bardzo ofensywnie nastawiona prawa strona drużyny Akademii Piłkarskiej Brychczy. Myślę, że to jest właśnie taki zabieg szkoleniowca Michała Brychczego. On wie, że tutaj raczej przy piłce powinni być zawodnicy Sępa Warszawa, którzy przejęli inicjatywę w drugiej odsłonie tego meczu. Właśnie liczy na szybkie kontrataki, głównie prawą stroną. Ma bardzo szybkiego Kozika, ma bardzo szybkiego Kowalskiego. Także myślę, że na pewno na kontrataki prawo flanką boiska będzie starał się konstruować zespół Akademii Piłkarskiej Brychczy. Kolejne zmiany. Kozik tylko chwileczkę operował na prawej stronie boiska. Teraz przesunął się już do środka, także widzimy na prawym skrzydle, na prawej obronie. Teraz w środku boiska Hubert Kozik. Ogromna uniwersalność tego zawodnika. Taki właśnie gracz o takim profilu, o takich umiejętnościach to skarb w drużynie każdego zespołu. Wiciński, Gorzkiewicz. W walce z Izbickim. Nie było przewinienia. Sikorski. Piłka dotarła do Kozika. Kozik goni, ile sił za nim Wiciński. Kozik jest bardzo szybki, ciężko naprawdę za nim zdążyć. Kozik. Widzimy, że już ze środka przeniósł się na lewą stronę. Podprowadził akcję praktycznie pod pole karne przeciwników. Kozik teraz zrobił kółeczko z piłką. Wycofał do Sikorskiego. Tak jest, Jasiu, do końca. Izbicki. Bardzo mądrze do Baściuka. Im się naprawdę nie spieszy. Wbrew starego piłkarskiego porzekadła, że dużo ciężej biega się za piłką niż z piłką przy nodze. Dużo szybciej się drużyna męczy. Teraz właśnie w myśl tej reguły grają zawodnicy Akademii Piłkarskiej Bryszczy. Rozgrywają sobie od lewej do prawej. Z przewinienie jednego z zawodników gospodarzy. Już kolejni piłkarze gotowi do wejścia. Tak się teraz dzieje. Opuścił plac gry grający chyba z numerem 10, tak mi się wydaje, Kacper Grudziński, a w jego miejsce numer 14, Antoni Iwanowicz. Gorzkiewicz. To po faulu na tym zawodniku odgwizdany rzut karny. Gorzkiewicz po raz kolejny zatrzymany przez Izbickiego. Naprawdę fenomenalnie ogląda się tego chłopaka. W tak młodym wieku ogromne opanowanie też. Czasami jak profesor zachowuje się zawodnik z numerem 5 na czerwonym trykocie meczowym. Iwanowicz. Iwanowicz, już przy nim Sikorski. Przejęcie piłki w wykonaniu Sikorskiego.
Akcja z lewej strony boiska. Pokazał się do gry Piotrowski. Do niego dostarczone zagranie. Piotrowski. Żmijewski. Żmijewski ma dużo miejsca. Strzał, ale Stanisław Stachera bardzo pewnie interweniuje. Bednarczuk. Daleka piłka na Gośkiewicza. Dobre zagranie. Gośkiewicz zabrał się z Izbickim na plecach. Wygoniony do prawej strony. Przerywa to akcję. Stoper gości. Zagranie na wybiegnięcie do Iwanowicza. Pierwszy przy piłce Milewski. Próbował głowę przedłużyć Sikorski, ale nie trafił w futbolówkę. Majchrowski, Majchrowski. Troszkę za bardzo indywidualnie próbują zrobić przewagę zawodnicy Sępa Warszawa. Czasami jest możliwość odegrania do kolegi, nawet poklepania na małej przestrzeni, ale decydują się pójść w dribbling podopieczni Bartosza Radziwanowicza. Myślę, że troszkę więcej zespołowości mogłoby się pojawić po stronie Sępa Warszawa. Teraz pięknie dostrzeżony Kuźniewski. Uderzenie! Ależ to leciało, naprawdę. Obserwował tylko tor lotu piłki Tymon Baściuk. Nie drgnął ze swojego miejsca. Gdyby lepiej dokręcił to na Krystian Kuźniewski, mielibyśmy rezultat 2-2 i naprawdę piękne trafienie lewego wahadłowego. A tak to piłka o centymetr minęła bramkę Tymona Baściuka i dalej utrzymuje nam się rezultat 2-1 dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. A naprawdę wszystko dobrze w tej akcji zrobił Krystian Kuźniewski. I naprawdę centymetry uchroniły teraz gości przed utratą drugiej bramki. Żmijewski, Żmijewski, minął Wycińskiego, Żmijewski. Antycypacja Paczyńskiego, bardzo dobra w ostatniej akcji. Teraz Sikorski przejmuje piłkę, Sikorski, zagranie pole karne i jeszcze raz Stanisław Stachera. Bednarczuk. Do Majchrowskiego, Majchrowski schodzi do środka, Majchrowski. Do Paczyńskiego. Paczyński jeszcze raz na prawą stronę do Bednarczuka. Muszę jak najbardziej rozciągać grę, muszę też przerzedzić szeregi defensywne rywali. Oni głównie skumulowani w środku boiska, dlatego warto przeatakować skrzydłami, warto zrobić przewagę. Teraz Iwanowicz. Iwanowicz, ale po raz kolejny Izbicki. Kolejna kontra w wykonaniu Akademii Piłkarskiej Brychczy. Ofiarne wejście Adama Niewiadomskiego. A tam jeszcze chwilę wcześniej przewinił Igor Bednarczuk. I w tym momencie właśnie defensor Sępa Warszawa napomniany żółtym kartonikiem. On teraz z tyłu głowy musi mieć świadomość, że gra z żółtym kartonikiem skończyły się jakieś ofiarne, agresywne wejścia. On musi kalkulować przy każdej próbie przyjęcia piłki, żeby nie przewinić, żeby w jakimś newralgicznym punkcie boiska nie popełnić faulu, za który może zostać napomniany drugim żółtym kartonikiem. Mateusz Izbicki pokazał swoim kolegom, panowie, wejdźcie w pole karne, będę starał się właśnie tam przetransportować piłkę. Bije głową Paczyński, Kuźniewski. Jeszcze raz Paczyński. Bednarczuk. Atek pod grę. Bednarczuk nie, dokładnie do Iwanowicza. Izbicki. Tymon Baściuk na prawą stronę do Milewskiego. Milewski już przy nim Niewiadomski. Wybicie defensora gości. Walka przy linii. Jeszcze raz Milewski wybija. Piłka ląduje pod nogami Kuźniewskiego. Wiciński na lewą stronę, Kuźniewski do środka, ładne, ekwilibrystyczne odegranie piętków w wykonaniu Karola Marynowskiego, przeszła piłka, troszkę za plecami miał ją Iwanowicz, żeby piętko przyjmować, Wiciński, Wiciński, jeszcze raz na lewą stronę, Niewiadomski, kolejna szansa na dośrodkowanie, Niewiadomski, góruje w powietrzu Izbicki, Milewski, wybicie, zamknięci we własnym polu karnym podopieczni Michała Brychczego. Robert Paczyński, Kuźniewski, dwójkowa akcja. Kuźniewski zatrzymany przez Żmijewskiego. Mnóstwo takiej często niewidocznej pracy w wykonaniu zawodnika z numerem 14. On właśnie bardzo często przerywa groźne
akcję w wykonaniu gospodarzy. Też właśnie dusi akcję w zarądku. Bardzo dobry występ Brzmińskiego. Naprawdę sporo jest zawodników do wyróżnienia po stronie jednej i drugiej drużyny za dzisiejszy występ. Sikorski do środka. Jeszcze raz zawodnik numerem 11. Piękna wymiana piłki. Zawodnikiem numerem 13. Widzieliśmy, jak bardzo szybko można stworzyć sobie przestrzeń do gry i przewagę. Teraz Majchrowski ma szansę się rozpędzić. Majchrowski zagrał na obieg do Goszkiewicza. Goszkiewicz, ale spalił napastnik gospodarzy. Po raz kolejny złapany w pułapkę offside'ową. Myślę, że o jedno tempo szybciej mógł zagrać Jan Majchrowski. Bardzo dobrze ruszył Tobierz Goszkiewicz, ale nie dostał piłki w tempo. I słusznie odgwizdana pozycja z Polona. Mamy kolejne zmiany w drużynie Sępa Warszawa. Schodzi z boiska numer 13 Robert Paczyński. Wraca na plac gry numer 18 Jakub Żywno. I za chwilkę postaram się dostrzec, kto jeszcze wrócił nam na plac. Zszedł Krystian Kuźniewski, a teraz w roli lewego wahadłowego zaprezentuje nam się numer 20, czyli Nazar Tregubenko. Nazar w pierwszej połowie zmienił Tobiasza Goszkiewicza, grał jako dziewiątka, jako najbardziej wysunięty napastnik. Także teraz już nie ma nic do stracenia Bartosz Radziwanowicz, czy się przegra 1-3, czy 1-2, to nie ma żadnego właśnie znaczenia. Teraz drugi nominalny napastnik posłany do boju. Będzie operował bliżej lewej strony boiska. Właśnie ten piłkarz przepuścił teraz zagranie. Zatrzymany Goszkiewicz. Bardzo przytomnie. Odegranie do Izbickiego. Sikorski. Jeszcze raz Izbicki. Daleka piłka. Udało się przejąć futbolówkę. Już z prawej strony Olek Kowalski. Kowalski w pole karne. Zablokował to Jacewicz. Jeszcze środkowy defensor. Przy Kowalskim, Kozik, była szansa na strzał, będzie okazja na poprawkę! I nie ma bramki, naprawdę głębokie westchnięcie po stronie Akademii Piłkarskiej w Rychczy. Tu już wszyscy widzieli, życzeniowo myślę jak najbardziej, że ta piłka ląduje w siatce, ale futbolówka przetoczyła się obok prawego słupka. I tylko z tej bardzo groźnej sytuacji mamy rzut rożny dla podopiecznych Michała Brychczego. Myślę, że jak byłby tutaj gol na 3-1, troszkę zabiłoby nam to spotkanie. A tak to dalej będą ogromne emocje. Dalej ogromna dramaturgia tego spotkania tu do końcowych sekund. Wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wybija Jacewicz. Jeszcze głową Żywno. Łapie Stachera. Dalekie wybicie, ale prosto na głowę rywala. Kozik. Kozik. Po raz kolejny urywa się rywalom do Kowalskiego. Troszkę wygonił Olka do prawej strony. Kowalski, bardzo przytomne zachowanie, nabił teraz przeciwnika. Rzut z autu pod polem karnym rywali dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. 2,5 minuty. Wy jesteście tramkarze czy młodzicy? Tramkarze? Jeśli dobrze usłyszałem tutaj rozmowę pana arbitra bocznego z jednym z kibiców, że chyba 2 minuty do końca tego meczu, ostatnie 120 sekund. Zobaczymy, czy stać jeszcze Sępa Warszawa na jakoś szaleńczy jedną akcję i doprowadzenie do remisu. Czy też to drużyna Akademii Piłkarskiej Brychczy wyjdzie zwycięsko z tego starcia, to do tego dowiemy się już za niespełna 120 sekund. Uderzony w twarz Olek Kowalski, przeprasza, Jan Majchrowski pokazał, że to nie było umyślne, to nie było zamierzone. Po raz kolejny będzie potrzebna pomoc. Na pewno była po przerwie grze pan Arkadiusz Noga i doliczy odpowiednio. Odpowiednie ilość czasu do tego spotkania. Blisko, już naprawdę bardzo blisko zanotowania pierwszej porażki
gospodarzy, czyli KSM Warszawa. Gramy Sępy! A goście przed ogromną szansą dosłownie. Ostatnie fragmenty tego meczu dzielą ich przed odnotowaniem trzeciego zwycięstwa i dopisania kolejnych trzech punktów do tabeli. Szmijewski na prawą stronę. Dalekie wybicie. Ma teraz szansę napastnik Akademii Piłkarskiej Brychczy, żeby się rozpędzić. Podłączyli się już koledzy do tej akcji. Kozik. Troszkę zmarnowali tą sytuację. Naprawdę dużo lepiej można było rozwiązać ten kontratak. I lecimy w drugą stronę. Bo już Karol Marynowski napędza kontratak Sępa Warszawa. Marynowski, on jeszcze przy piłce. Dobra decyzja Arkadiusza Nogi, wrócił do faulu. Nieprzepisowy sposób zatrzymany Karol Marynowski. No i teraz jedna z ostatnich szans dla Sępa Warszawa do doprowadzenia, do wyrównania. Stanisław Jacewicz, on dysponuje na pewno najmocniejszym uderzeniem. Mamy 3 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Także o 180 sekund dłużej pogramy w tym meczu. Zobaczymy, czy obejrzymy właśnie szalone ostatnie 3 minuty. Czy tutaj jeszcze jakaś szaleńcza pogoń w wykonaniu gospodarzy. Jacewicz wziął głęboki rozbieg, ale ten Baściuk bardzo pewnie interweniuje. Ten strzał też właśnie wprost w dobrze ustawionego golkipera gości. Jeszcze kilka sekund skradzione, rzucił się na murawę, przytulił piłkę do piersi bramkarz gości. Bednarczuk do boku. Wznowienie od autu dla Akademii Piłkarskiej Brychczy. Wznowienie wzdłuż linii. Iwanowicz stracił. Żmijewski. Kolejna akcja tego zawodnika. Zablokowany strzał. Łapie Stachera. Żywno. No jak najszybciej przetransportował piłkę na połowę rywali. Gorzkiewicz. Gorzkiewicz do Iwanowicza. Odegranie jeszcze raz do Gorzkiewicza. Gorzkiewicz. Jedziesz na zar, nie było spalonego. Odegranie na lewą stronę, ale nie dość, że na pozycji spalonej był Nazar Tregubenko, ale również na offside numer 15 Kostek Ledzion. Także bardzo dobra decyzja pana arbitra. Wyraźna pozycja spalona. I to aż dwóch zawodników Sępa Warszawa. Izbicki. Bednarczuk głową. Out dla Sępa. Naprawdę jedna z ostatnich szans już dla gospodarzy, żeby odmienić losy tego spotkania. Bednarczuk, długa piłka. Gorzkiewicz. Jeszcze będzie szansa. Nazar Tregubenko. Mieliśmy jeszcze przewinienie przed polem karnym. Zmierza już do piłki Stanisław Jacewicz. Myślę, że to naprawdę ostatni akord tego meczu. To może być ostatnia akcja. Ostatnia szansa dla gospodarzy. Wszystko teraz leży. Zależy od prawej nogi Stanisława Jacewicza. Czterech zawodników w murze zażyczył sobie Tymon Baściuk. I zobaczymy, czy Jacewicz za chwilę wprawi cały stadion w euforię, czy też to Akademia Piłkarska Brychczy będzie cieszyć się ze trzeciego zwycięstwa w tym sezonie. Tego wszystkiego dowiemy się już za chwilkę, bo myślę, że po tym uderzeniu Stanisława Jacewicza zagwiszcze pan Arkadiusz Noga to uderzenie nad poprzeczką. I tak się w tym momencie dzieje. Dziękujemy. Ogromna radość Akademii Piłkarskiej Brychczy. Niektórzy zawodnicy padli nie tylko ze zmęczenia, ale również z radości na murawę. A KSM Warszawa po raz pierwszy w tym sezonie zaznaje smaku porażki. Po 5 zwycięstwach z rzędu zatrzymali się na drużynie Akademii Piłkarskiej Brychczy, a podopieczni Michała Brychczego dopisują kolejne 3 punkty. Trzecie zwycięstwo w tym sezonie przy 4 porażkach daje to dorobek 9 zdobytych punktów. To też, myślę, pozwoli się przesunąć o 1 czy 2 oczka w górę.
a KSM Warszawa właśnie będzie starał się zrehabilitować w następnej kolejce za porażkę w dniu dzisiejszym. Fajne spotkanie, naprawdę oglądaliśmy dzisiaj tutaj przy ulicy Mary Mąckiej 42. Dużo się działo, mieliśmy rzuty karne, zwroty akcji. Naprawdę fajny mecz w wykonaniu chłopaków z rocznika 2008. Ja z tego miejsca jeszcze na sam koniec chciałem Państwa bardzo serdecznie zachęcić do polajkowania, do śledzenia mediów społecznościowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Zasubskrybujcie Państwo kanał MZPN TV. W środę już właśnie tutaj, na płycie głównej stadionu przy ulicy Mary Mąckiej 42, wielki finał Aquic Mazowieckiego Pucharu Polski Kobiet. Ten mecz o godzinie 19. My oczywiście ze swoimi kamerami udamy się na tamtejsze wydarzenie. Także słyszymy się już, drodzy Państwo, w środę. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować. Łukasz Cichowski i do usłyszenia przy okazji kolejnych transmisji.